Witamy Państwa w kolejnym odcinku Stalex Ligi. Po godzinach w dniu dzisiejszym w historii Stalex Ligi miała miejsce rzecz historyczna, możemy tak to nazwać. Po raz pierwszy w trakcie sezonu jedna z drużyn dołączyła do Halowej Ligi Piłki Nożnej w świecie. No i tą drużynę gościmy dzisiaj w 11 odcinku Stalex Ligi po godzinach. Klub sportowy Unikat Osiek. Wspólnie tutaj z nami Dawid Bochociński i pan Marcin Białek, trener drużyny. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Przede wszystkim skąd pomysł, aby w trakcie sezonu dołączyć tutaj do Hali Widowiskowej Sportu i Świeciu do tych rozgrywek? Jak to się potoczyło, panie trenerze? Inicjatywa tutaj wyszła niejako od prezesa klubu i zarządu w porozumieniu tutaj z naszym przyjacielem Jarkiem Gryckiewiczem. No, postanowiliśmy spróbować swoich sił w tej lidze. Kiedy powstał ten pomysł? To jest temat ostatnich dni, możemy to powiedzieć, czy myśleliście już nad tą ligą? O lidze słyszeliśmy już od dłuższego czasu. Niemniej jednak, żeby próbować swoich sił, myślę, że to jest kwestia tygodnia do 10 dni. Dawid, pierwsze mecze za wami, jak oceniasz poziom trzeciej ligi? No, na pewno z góry chciałbym podziękować, że jesteśmy zaproszeni. Poziom jest wysoki. No i zobaczymy, jesteśmy tutaj gościami. Dla nas to nowa przygoda i chcemy się uczyć tego futsalu. Pamiętam, że tak spoglądałem przed dzisiejszymi transmisjami na to, na wasz klub. Gracie w Tońskiej ze szóstej piłkarskich i jednak to doświadczenie z hali się przydaje. Zdecydowanie tak. No, nie gramy tylko w Toruńskiej Lidze Szóstej, gramy również w lidze naszej gminnej. Spróbowaliśmy swoich sił również w Pucharze Polski w eliminacjach, więc myślę, że ta przygoda z futsalem to jest na dobre zagościła w Osieku i myślę, że będzie trwała bardzo długo. Tak naprawdę, kiedy pojawiliście się tutaj, jesteście 35. drużyną, wiadomo, w Toruniu tych drużyn jest o wiele jednak więcej, ale czy myślicie o tym, żeby zagrać za rok tutaj od początku sezonu? Myślę, że takie jest założenie tutaj nasze, żeby postawić Stalex Ligę również w naszych celach i grać tutaj z jak najlepszymi efektami. Marcin, jak oceniasz poziom przede wszystkim Stalex Ligi po tych dwóch spotkaniach? W tym pierwszym spotkaniu musieliście tak trochę się pomęczyć, no a to drugie spotkanie to przyszło tak wam lekko, łatwo i przyjemnie, możemy powiedzieć. No tak, pierwszy mecz. W sumie dawno nie graliśmy, była przerwa, były święta, Sylwester, także brakowało zgrania, ale się jakoś przemęczyliśmy. Poziom, jak mówiłem, jest na pewno dużo wyższy niż w Toruniu. Drugi mecz poszedł już znacznie lepiej, już trochę rozluźnieni bardziej i ta piłka już jakoś lepiej chodziła. Pierwsze opinie i uwagi, jakie masz odnośnie Stalex Ligi po tym pierwszym swoim, no już jeszcze niepełnym dniu? No ja jestem zadowolony bardzo, bo naprawdę fajna liga, super organizacja i obyśmy tu zagościli jak najdłużej. Pamiętam, że pan jakie tutaj pierwsze doświadczenia ze Stalex Ligą? Dawid, również jestem pod wrażeniem organizacji ligi. Co do poziomu, no ciężko mi po dwóch spotkaniach tutaj cokolwiek powiedzieć. Jak Dawid zauważył, no na pewno my po jakiejś tam przerwie wyszliśmy na te pierwsze spotkanie. No, wyglądało to jak wyglądało, organizacja gry nie za bardzo mnie satysfakcjonowała, no ale wynik, że tak powiem, korzystny. Drugi mecz bardziej na luzie i to było widać od razu w wyniku. Patrząc na Toruńską Ligę Szóstek Piłkarskich, tam macie oczywiście kilka lig. Wygracie w lidze piątej, bo gramy w piątej lidze. Mamy tutaj w świecie jedną drużynę, która tam gra w Ekstraklasie, to drużyna Eurodrip Toruń. Jak pan ocenia tą drużynę, którą wy znacie też no, z rozgrywek toruńskich? No na pewno drużyna Eurodrobiu no, gra ze sobą już kilka lat. Jak mogę ją ocenić? Na pewno prezentuje wysoki poziom futsalu, tam grają również zawodnicy z FC Toruń bodajże, którzy występują w pierwszej lidze futsalu. I no, na pewno ten futsal w ich wykonaniu jest na wysokim poziomie. Dawid,
przychodząc tutaj do Stalexligi, byliście taką, no, można powiedzieć, jedną wielką niewiadomą. No i teraz myślę, że po tych dwóch meczach, szczególnie po tym drugim meczu, po tym wysokim wyniku, te drużyny, mimo że nie jesteście klasyfikowani, będą się z wami liczyć i będą przygotowywać się na 100% do meczu z wami, bo stajecie się tak, jak będą, można powiedzieć, mimo że nie będziecie klasyfikowani, jednym z faworytów tej trzeciej ligi. Tak, chcemy tutaj troszkę namieszać. Skoro zostaliśmy zaproszeni, to czemu nie? Zobaczymy. Dopiero graliśmy dwa mecze, nie wiemy, co przed nami, także fajnie, że możemy sobie pograć i tyle. Jak wy widzicie go z poziomu boiska? Była niedawno sytuacja, kiedy na forum z Halloween piłki nożnej, to poruszaliśmy oczywiście tydzień temu w Starych Lidze po godzinach również z drużyną Schumachera. Czy jeden czy dwóch sędziów powinno sędziować te spotkania trzeciej ligi? Pierwszy mecz sędziował Jarek Gieckiewicz, drugi mecz już Jarek Gieckiewicz z Kubą Zdawką. Jak wy oceniacie to z poziomu boiska? Czy ten drugi sędzia w takiej lidze, przy takiej dynamice gry rzeczywiście jest tutaj potrzebny i dużo pomaga? Nie wiem, ja tam ogólnie nie mam żadnych zastrzeżeń do sędziowania, także mi jeden sędzia w zupełności wystarczy. Panie trenerze, jak pan to ocenia? W mojej ocenie powinno być w trzeciej lidze również dwóch sędziów, tak? Nie, wydaje mi się, że no, im więcej tych panów na boisku, tym lepiej. Jeden sędzia biegający po jednym boku, co prawda, może widzieć faule i różne sytuacje na całym boisku. Niemniej jednak no, sporne są sytuacje typu rzut z autu, czy wybicie z autu i ewentualnie przewinienia z tym związane, tak? Czyli noga na boisku, piłka w ruchu i tak dalej, i tak dalej. Więc moim zdaniem powinno być również dwóch sędziów w trzeciej lidze. Futsal jest takim sportem, możemy powiedzieć tutaj do ciebie pytanie dość kontuzjogennym. Ta dynamika tej gry jest naprawdę niezwykle szybka. No i trzeba tutaj też uważać na nogi w pewnym momencie. Tak, dokładnie, jak to w piłce nożnej. Kontuzji jest dużo, także trzeba uważać, ale trzeba też również grać. Ja to ogólnie nie narzekam, także żeby nie zapeszać, wszystko dobrze. Dążyłem oczywiście do tego, ponieważ tydzień temu mieliśmy tutaj bardzo przykrą sytuację w meczu Eurodruptor Unisław Team, dwie drużyny pierwszej ligi futsalu. No i tam kontuzji nabawił się no, jeden z najlepszych zawodników ligi w tym momencie, Piotrek Kaczkowski. Piotrek, który był zaproszony na testy do łódzkiego Widzewa, chciał do końca grać tutaj jeszcze w Świeciu na hali. No i w tym ostatnim swoim meczu nabawił się kontuzji. Zarząd ligi, aby wynagrodzić chociaż symbolicznie Kaczkowskiemu to, że był najlepszym zawodnikiem eliminacji. W każdym spotkaniu był MVP, strzelił 19 bramek, jest liderem klasyfikacji kanadyjskiej. Ufunduje nagrodę w wysokości 400 zł dla właśnie Kaczkowskiego. Myślę, że no jest to taka też, jak wy to oceniacie, taka ładna, no możemy powiedzieć, sprawa dla tego zawodnika, taka niespodziewana nagroda, kiedy zawodnik chciał być do końca lojalny swojej drużynie z Unisławia, no i stracił przez to szansę na wyjazd do klubu T-Mobile Ekstraklasy. No tak, wiadomo, no ja osobiście kolegi nie znam, ale no, pech, trafił mu się, mu życzę jak najlepiej, także kto nie gra, ten nie ryzykuje. Nie? Z jakim nastawieniem przychodzicie tutaj do Starex Ligi? Myślicie tutaj o tym, żeby po prostu to była taka zabawa, czy każdy mecz 100% jedziemy do przodu? Nie, no myślę, że w każdym momencie każdej drużyny zabawa jak najbardziej tak, ale przechodzi na drugi plan i zaczynają się jakieś cele, założenia, tak? Dzisiaj mieliśmy przyjechać, zobaczyć w cudzysłowie, z czym się je tutaj Stalexligę. Wiemy, mamy jakieś rozeznanie. Myślę, że naszym jakimś takim założeniem jest tutaj awansować, grać w lidze wyżej i pokazywać się z jak najlepszej strony. Na pewno też będziemy czerpali wszelkiego rodzaju nauki tutaj i z dorobku, i z doświadczenia innych drużyn. Panowie, dziękuję wam bardzo za przybycie. Zapraszamy na kolejne spotkanie. Trener Marcin Białek i Dawid Brachucki byli moimi państwa gośćmi. Dziękuję bardzo, no i zapraszam. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.